całkiem niezłe freestyle'owe możliwości. I słuchajcie, to co mamy, to w pełnej okazałości Cinerad Etixa, jeden z najbardziej kultowych cineupów, jaki został stworzony. Jest to odpowiedź. Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj kolejny odcinek, tym razem drugi dotyczący Etixa Cinerad. Budujemy drona, który jest cineupem. Poprzednio całość złożyliśmy, wydruki wraz z ramą, już wiem jak co do siebie gra. To co będziemy robili, to trzeba przyciąć kable od silników, dopasować je. One mają tutaj bardzo ciekawy dostęp, bo wlutowuje się je te pady na bokach. Następna sprawa, którą będziemy robili, to trzeba też zapewne zamontować tutaj VTX. Ja zrobiłem miejsce na Vistę, ale nie mam do dzisiaj gogli niestety, czekam od września w tej chwili na premierę V2, więc tu jest miejsce na Vistę, musiałem usunąć jeden słupek. Jeżeli chodzi o odbiornik, mam też dwa odbiorniki FL Sky. Nie wiem, czy wszystko zdążymy dzisiaj, ale w kolejnych krokach zbudujemy tego drona bardzo spokojnie i metodycznie. Zatem lecimy, słuchajcie, z kablami. Ten pójdzie tu. W sumie tutaj jest naprawdę dużo czynności, które trzeba przemyśleć i systematycznie. Ja widziałem kilka tutoriali dotyczących budowania drona. Głównie amerykańskie, takie jak Joshua Bardwell czy NERC FPV. Oni uwielbiają budować. Głównie właśnie NERC FPV. Ale też widziałem polskie. Bardzo fajnie Jacek Dąbrowski z Wojtkiem budowali składa na żywo. Dużo się od nich też dowiedziałem, także warto to oglądać. Natomiast to wymaga też mega dużo czasu, powiem wam. Mniej więcej ile? Pół roku dojrzewałem do tego, żeby zbudować swojego pierwszego quada. I też chciałem, żeby on był trochę lepszy. Kupiłem Bind to Fly może 3 albo 4 sztuki. Nie wszystkim jeszcze latałem, bo część z nich jest na digital, tak jak mówiłem. Natomiast wygląda to w porządku. No wiadomo, że trzeba dużo czasu poświęcić na to wszystko, ale tak jak z wieloma rzeczami w życiu, żeby budować swoje drony, nie zrobi się tego od razu. Także tych tutoriali oglądałem może z 10, też uczyłem się lutowania, nauczyłem się od takiego Australijczyka. Nie lutuję idealnie, ale na tyle, żeby złożyć drona, powinno wystarczyć. Super. Jest, trzeba być też trochę odważnym przy tym. Nie można pękać, bo w sumie nic się nie stanie. Najwyżej stracę coś za 200 zł, a 300. Nieraz traciłem albo GoPro, albo coś rozwalałem, albo gubiłem Mavica, znajdowałem po tygodniu. Teraz mamy wlutować przede wszystkim zasilanie. Zastanawiam się, czy to zrobić bokiem, czy z tyłu, ale antenę, jeżeli byśmy mieli docelowo, to byłby crossfire. One powinny być naprawdę krótkie. Te końcówki. Tak jak teraz, starszy. Zastanawiałem się, jak sobie to rozwiązać najlepiej, najkorzystniej, żeby nie było, ale jednak stwierdziłem, że zdejmę. Chciałem, żeby to było porządniejsze, więc ściągam silniki, pobielę je teraz i dopiero zamontuję wszystko. Tak będzie mi najłatwiej. Jednak te osłony mocno komplikują sprawę, bo one są niewygodne po prostu tutaj w operacjach. Dobra, słuchajcie, w następnej kolejności tutaj mamy pady do kabli od silników. Trzeba je pobielić. Ja spróbuję okleić może taśmą całość, po to, żebyśmy przez przypadek nie zniszczyli tego flight controllera. Dopiero w momencie, kiedy będzie wszystko pobielone i wlutowane, odkleję taśmę. Tak się pewnie czuję, bo jednak czekałem na niego, no kurde, no chyba z 5 tygodni na ten flight controller. Okej. Okay. Tutaj używam plasteliny też do tego, żeby unieruchomić ten flight controller. To jest fajna sprawa, bo mogę sobie też przechylić. Jeżeli widzę, że na przykład lód może mi zjechać, to mogę sobie przechylić w taką stronę, którą mi odpowiada. Dzięki temu jestem w stanie kontrolować. Dość fajnie to wygląda. Nałożyłem trochę pasty Flux i myślę, że to powinno fajnie podziałać, bo widzę, że się od razu lepiej lutuje. No, zdecydowanie. I te kuleczki wyglądają zdecydowanie lepiej. Powinno być już o niebo lepiej.
Nie podchodzę może idealnie, ale powinienem sobie tu podejść. Poszło w miarę dobrze. Mhm. Teraz to powinno ładnie siąść, mam nadzieję, bo to nie jest też takie mega proste, jakby się mogło wydawać. Na tym etapie mamy wlutowane już te elementy podstawowe, o które mi chodziło, czyli kable silników plus do tego zasilanie i kondensator. Reszta będzie zależała od tego, jaki wariant wybiorę, czy to będzie Crossfire i czy to będzie DJI, czy może analogowy VTX. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Uwaga! No i jesteśmy. Wszystko jest już na swoim miejscu. Na razie to, co rozwiązałem, to zasilanie, kable silników, ESC plus flight controller z jednym. Zostaje nam montaż kamery VTX-u i odbiornika, antena VTX-u. I to właściwie tyle, później kwestia podpięcia. Już niedużo zostało, słuchajcie. Jeżeli chodzi o ten etap, nie przewidziałem jednej rzeczy, a mianowicie, że tutaj z tyłu nie są same słupki, ale też od razu jest mocowanie na antenę, więc jest to grubsze, mógłbym to trochę inaczej rozwiązać, pewnie wjechałbym tak. Natomiast przez kondensator nie za bardzo mogłem wyjechać w bok, dlatego poszedłem do tyłu. Nie ma tragedii jakiejś wielkiej, bo ja się tutaj zmieszczę. Natomiast wiadomo, pierwsza zabudowa wiąże się swoimi prawami. Na razie nie ma tragedii. De facto powinienem mieć tutaj smoke stopper, ale nie mam. I przykładałem naprawdę dużą uwagę do tego lutowania. Zaklejałem też cały flight controller po to, żeby żadna cyna mi tutaj nie poleciała, żaden lód. I to, co zrobimy teraz, to jest próba zasilania. Jest to chrzest, także trzymajcie kciuki, bo mogę zjarać wszystko. I nawet nie chodzi o to, że silniki kosztowały prawie 80 euro. I flight controller kosztował też w tych granicach. To są droższe rzeczy, bo to są T-Motors i iFlight. Ajo, ale chodzi o to, że całe doświadczenie jest cenne i w tym momencie musimy podpiąć. Gdyby był smoke stopper, na pewno byłoby to dużo mniej ryzykowne. Ale jedziemy, nie ma co. Trzymajcie kciuki. 3, 2, 1. Uff. Wszystko działa. Super. To, co mamy zrobić w tej chwili, to są dwie rzeczy. Potrzebujemy VTX, czyli wideotransmitter. Ja zdecydowałem się na Vistę. Mam tutaj Vistę już polutowaną. Ona jest po transplantacji z małego kłada. Ta kamerka, ja ją zastąpię kamerką DJI, bo to jest na razie Nebula. Ale na tym etapie jest ok. I druga rzecz, która jest potrzebna, to jest odbiornik. Ja nie mam radia, ani jeszcze nie mam gogli DJI, więc na razie posługujemy się odbiornikiem FL Sky. I to jest to, co mamy tutaj. Wszystko to podłączymy w jedną wtyczunię, tak żeby można było wpiąć i zabudować do Cinerata. I to będzie właściwie tyle. Próbuję dokręcać, ale widzę, że mam jeszcze ze 3 mm luzu. To jest to, powinniśmy wykorzystać przynajmniej część. Nie ma takich idealnych mocowań, ale może połowę z tego wykorzystamy. Kamera jest zamontowana i wszystko gra tutaj. Vista jest na miejscu, znalazłem nawet takie wkręty dość długie, dwójki. Chciałbym, żeby nietypowo odbiornik był zlokalizowany, żeby tutaj wychodziły te wąsy szczurka właśnie w ten sposób. Na tym etapie ważne jest połączenie paru rzeczy, a mianowicie odbiornik. Gdybyśmy mieli radio DJI i gogle DJI, wystarczyłaby sama Vista, ale tutaj potrzebujemy odbiornik, to jest FL Sky. I ten odbiornik mamy przyłączyć do wolnych portów, tutaj do flight controllera, czyli prosta sprawa. Trzeba unieruchomić jeszcze Vistę, mam takie wkręty i do tego jeszcze te wąsy, bo tak postanowiłem, że z przodu będzie. Zobaczymy, jak to w ogóle pójdzie. Ok, zanim cokolwiek zrobimy więcej, trzeba zamontować antenę. Świetnie. Na tym etapie jest dosyć sporo przymierzania i trzeba się zastanowić, który kabel najpierw założymy. Dlatego jeszcze nie dokręciłem do końca Visty. Musiałem zmienić jej pozycję o 180 stopni i zastanowimy się teraz, jak rozegrać tą wtyczunię do flight controllera. Bo tutaj mamy dwie rzeczy. Mamy receiver, czyli odbiornik
i mamy wistę. Dwa zasilania, dwa grunty, nie za dużo kabli. Zaraz zerknę na schemat i będziemy wiedzieli, o co chodzi. Dobrze, na tym etapie mamy wszystko ogarnięte. Wystarczy teraz zbindować odbiornik, czyli połączyć odbiornik i można go potestować. Trzeba by go skonfigurować jeszcze w Betaflight. Chyba to jest OK. Ale receiver... Tu jest OK. Tu jest dobrze. No i tak prezentuje się efekt końcowy. Jest jeszcze trochę detali tutaj, oczywiście do zrobienia, zanim zacznę nim latać. Prawdopodobnie będzie tutaj też Crossfire i kamerka DJI FPV. Ale na dzisiaj wygląda na to, że to wszystko się mieści. Akumulatory 4S, może 850. Na dzisiaj ten projekt uważam naprawdę jest ok. Oczywiście było trochę niespodzianek i było trochę rzeczy, ale jak na przetarcie się, fantastyczne doświadczenie i każdemu polecam spróbowanie i zbudowanie na przykład takiego CineWoopa własnego jak CineRap. No i cóż, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jest to bardzo ciekawy projekt, myślę. Ja spędziłem przy nim już około miesiąca, obserwowałem, dużo rzeczy podpatrywałem, także jak macie jakieś pytania i ktoś z Was chce zbudować takiego CineWoopa samodzielnie, spokojnie do mnie piszcie. Ja tutaj zebrałem doświadczenia kilku pilotów, co najmniej, którzy budowali. Części znajdziecie w opisie pod filmem, no i w następnych odcinkach już będziemy go spokojnie zabudowywali. Może w międzyczasie pojawią się gogle DJI V2 i zbudujemy go na Viście, na Cadex Vista, jeżeli nie, zrobimy to na analogu. Trzymajcie się i dzięki za uwagę. Cześć!